radio, to nic cicho, tak FM. Dzisiaj o procederze okradania ludzi z mieszkań, no właściwie. Zobaczymy, co będzie dalej, bo zdaje się cała godzina to na ten temat. Cała godzina, a my w tych naszych reklamówkach Drodzy Państwo, Radio Maria, trwają aktualności dnia. Lufthansa i General Electric zainwestują 250 milionów euro w Środzie Śląskiej. Zostanie wybudowane centrum serwisowania silników lotniczych. Wartość inwestycji wyniesie 250 milionów euro i przyczyni się do powstania około 600 nowych miejsc pracy. Odbyła się konferencja prasowa także z udziałem wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Szanowni Państwo, w tym filmie tak mi się kojarzyło zawsze, że my nie tyle chcemy doganiać Zachód w Polsce, tylko chcemy przegonić, przeskoczyć coś. Tutaj ten projekt to jest taki właśnie projekt w typie przeskoczenia. Jak Van Bernard i Bill opowiadali mi o tym projekcie, to mówili o silniku, który jeszcze nie powstał. Nawet silniku, który dopiero za chwilę będzie produkowany i którego czas serwisowania będzie trwał 30 lat. Którego precyzja w tym serwisowaniu musi właściwie tracą, bo nic nie mogą zrobić. Ani filmu, ani zdjęcia. I po co to Huawei robi? Jako telefon to mi się wyświetluje tylko z ręki. Jest jakiś taki ciężki. Z Huawei wysoko wykwalifikowaną chodzi o to, żeby on więcej ważył, bo ja mogę kupić telefon, który dwa razy mniej waży. Z tego powodu się właśnie cieszę. Szczególnie chciałem podkreślić to, że jest to dla nas również taki symboliczny moment, że dwie wielkie korporacje, które ze sobą zrobiły joint venture, no to w ogóle on poszedł do Goldy Telice, robi filmy na zdjęcia na festiwal Singera tego roku 2016. To jak stał blisko kolumny głośnikowej, to jemu na ekranie pojawiały się trzaski, blaski, jakby pioruny. I to było widać nawet też z dźwiękiem jakimś obcym, co przeszkadzało bardzo. Ja mówię, to niemożliwe, że kamera może źle nagrywać, bo te Huawei optyka jest fatalna. No ale tu w ogóle jakieś pioruny biją wystane z palca. No to rzeczywiście, proszę Państwa, nie wiem, kto to te Huawei wprowadza, jakaś złośliwość. Coś jakby specjalnie. A optykę mają te telefony fatalne. No Państwo tu mieliście kilka próbek z gitarą włącznie. Ja wiem, że jak się do ostrych światów podchodzi, ale odchodziłam od tej gitary. Najbardziej dającą owoce nie za bardzo świeciło, ale widzicie Państwo, zaawansowanych technologii jest tak zwany złoty trójkąt. Huawei źle działa. Administracja centralna, administracja publiczna, biznes, firmy, czyli firmy fatalna kamera robił zdjęcia, nie przy światłach, ale i tak właśnie tutaj na tej sali się zebraliśmy, jesteśmy razem w tym złotym trójkącie. I ten złoty trójkąt zaowocował znakomitym projektem takim, z którego to nie jest znakomity telefon. Szczególnie dumna po zdecydowanie mam nie jeden projektem taki, przyszłości, projektem, Państwa, który stawia na super nowoczesne technologie. No i docenia ogromne talenty naszych jeden taki ludzi, naszych inżynierów. Ale podejrzewam, że w tej optyce coś jest nie tak, bo coś koledzy z Lufthansa i człowiek, z GE będą mieli zatrudnienie wyłącznie osoby potem go, co, bardzo wysokim wykształceniem, tak należy powiedzieć, osoby, której wiedza liczy się ogromnie i przełożenie jej na także procesy cały dzień biznesowe, przełożenie jej na jak później okradają na produkty według na nowoczesne procederu, produkty, z których czerpią korzyści tak gospodarka danego kraju jest ogromna. Bardzo się cieszę, że inwestorzy zdecydowali się na Polskę. Także tematyka i wybrali tą Polskę od 25. rocznicy Radia Maryja do tutaj w Europie Środkowej, procederu złodziejskiego okradania kamieni w Europie Zachodniej, Wschodniej i na wielu innych kontynentach. Więc to też świadczy o tym zaufaniu do naszej polityki gospodarczej, o stabilności, stabilnych warunkach dla wysoko zaawansowanych projektów technologicznych, jakie chcemy tutaj budować i jakie z mojej strony mogę zobowiązać się, że na pewno zbudujemy. Szanowni Państwo, myślę, że to jest taki historyczny projekt o tak wysokim poziomie zaawansowania technicznego,
technicznego i inżynierskiego, że naprawdę warto z tego powodu, żebyśmy byli dumni i podziękowali też naszym inwestorom, że zdecydowali się tutaj na Polskę. Ja serdecznie ze swojej strony dziękuję wszystkim, którzy od tych kilku miesięcy intensywnie dzień i noc pracowali nad tym projektem i mam nadzieję, że to będzie na, jak mi tutaj Bernard powiedział, 30 lat. Ja myślę, że to będzie na historia na 130 lat co najmniej. Dziękuję bardzo. Konferencja z udziałem wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego dotycząca nowych inwestycji, które zostaną zrealizowane w Polsce. Dzisiejsze wydanie audycji Aktualności Dnia w naszym programie o godzinie 14:00 serwis informacyjny Radia Maryja, po nim popołudniowa modlitwa z liturgii godzin. Kochana rodzina Radia Maryja, już 2500 lat temu został napisany w Chinach traktat wojenny, a w nim stwierdzenie: najwyższą umiejętnością w sztuce wojennej jest podporządkowanie sobie nieprzyjaciela bez walki. Tak, trzeba tylko zmanipulować ludzkie umysły. Dzieje się to w świecie na różne sposoby. Przez wiele szkół, uczelni, sztukę, teatr, kabarety i inne, a na masową skalę przez radio, prasę, telewizję, internet. Zmanipulowani ludzie mają utrudnione poznanie prawdy. Dlatego 25 lat temu zaistniało i rozwija się dzięki łasce Bożej i rozumieniu tej sprawy współpracy wielu rodaków, pragnącym zmanipulować, zmienić mentalność, zniszczyć przy tym wiarę i polskiego ducha przeszkadzają nasze media, dlatego wiele kłamstw o nas w stosunku do nas. Dlatego od początku posługują się w swych między innymi lewicowo-liberalnych mediach wobec nas różnymi kłamstwami. Jednym z nich jest przypisywanie nam wielkich bogactw, pieniędzy, dostatniego życia. A ostatnio po wygraniu wyborów przez Zjednoczoną Prawicę mówią i piszą, że mówiącemu te słowa i naszemu radiu PiS, czyli Prawo i Sprawiedliwość, daje milion. Jest to następne kłamstwo. Radio Maryja i inne dzieła przy radiu powstałe utrzymują się z datków wiernych słuchaczy i telewidzów. Ale jak wygląda na małym przykładzie sprawa środków na utrzymanie tych dzieł w porównaniu z potężnymi finansowo mediami liberalno-lewicowymi? Za około 400 milionów złotych tylko z reklam w 2015 roku wydawanej przez Agorę wśród 11 tytułów Gazetę Wyborczą Radio Maryja i Telewizja Trwam utrzymałoby się przez 10 lat. Tylko za reklamy, nie mówię o sponsorowanych jeszcze programach, dla TVN-u i razem trzech kanałów TVN-u w jednym miesiącu, październiku 2016 roku, za ponad 412 milionów z tych reklam, Radio Maryja i Telewizja Trwam utrzymałoby się 10 lat. Tylko za jeden miesiąc reklam. Rocznie wpływy z reklam i programów sponsorowanych dla mediów liberalno-lewicowych są wielomiliardowe. Bardzo wiele środków z reklam, może najwięcej, pochodzi w dalszym ciągu ze spółek Skarbu Państwa. Dla przykładu, jedna ze spółek w ubiegłym roku wydała na reklamy ponad 60 milionów złotych,
Telewizja Trwam otrzymała na reklamę od tej spółki 200 tysięcy. Nie znaczy, że nasza telewizja otrzymuje reklamy z wielu spółek czy z innych spółek. Media liberalno-lewicowe niszczące Kościół i patriotyzm są wspierane przez zorganizowaną lewicę, ale jak widzimy nie tylko. Również obecnie przez spółki Skarbu Państwa. O co tu chodzi? Kochani, dalej liczymy na kochających Pana Boga, Matkę Najświętszą, Kościół i Polskę, rodzinę Radio Maryja. Na słuchaczy Radia Maryja, widzów Telewizji Trwam. Jesteśmy i bądźmy jak mały kamyczek w ręku Dawida naprzeciw uzbrojonego po zęby Goliata. Ale bądźmy w ręku Matki Najświętszej, jej współpracownikami i pomocnikami. Także jej dzieł na chwałę Bożą, dla dobra Ojczyzny i zbawienia ludzi. Bóg zapłać za modlitwę, za współpracę, za systematyczną pomoc. Jest godzina 14. W Państwa doma gości Radio Maryja. Lufthansa i General Electric zainwestują 250 milionów euro w Środzie Śląskiej w Centrum Serwisowania Silników Lotniczych. Ma powstać około 600 nowych miejsc pracy. Wybór lokalizacji pod inwestycję ogłosili dziś na konferencji przedstawiciele firm oraz wicepremier Mateusz Morawiecki. To dowód na to, że polska gospodarka jest stabilna i cieszy się zaufaniem dużych zagranicznych inwestorów, mówił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Ona latała na miotle. Z wysoko nabrała złych cech, jak tak lata namiotu. To jest też potwierdzenie, że ta strategia, którą widzma, rząd pani premiera mówi, że jestem widmą i mam trzecie oko na czole, ja więcej widzę niż inni ludzie, no ale to, że to Lipska więcej widzi, no to przecież ona jest wariatką. Ta chciwa i pazerna i głupio chytra, najmądrzejsza. To takich ludzi to jest pełno. Nawet domu dziecka i ten mareczek też już sufit w łazience podwieszane, w kuchni wszystko podwieszane, teraz lodówkę chcę kupić. Teraz napiszę do niego SMS-a, nie kupuj żadnej lodówki, bo jest mróz, minus 30 stopni będzie, a on lodówkę, nie ma pieniędzy. Specjalnej strefie ekonomicznej. S1 to przyszłość i szansa dla rozwoju regionu. No ale ja dostałam, proszę Państwa, taki bonus na 600 zł. Szefowa polskiego rządu spotkała się w Bielsku Białej. To 600 zł to jest pełno pieniędzy. Za to, że zainstalowałam sobie światłowody. Myśmy z tego zrezygnowali, potem jeszcze raz kontrakt podpisali. I tutaj po prostu wszystko na plusie. Obejście węgierskiej górki na Zbrzywiecczyźnie. Premier Beata Szydło, mówiąc o realizacji inwestycji, podkreśliła, że jej rząd przywraca państwo w tych regionach, gdzie było zwijane przez 8 lat. S1 powstaje, to jest przyszłość alarmowy naszego regionu, to jest szansa dla rozwoju. Witamy naszą regionu. Beatę, wspaniała tak Beata, mówi spokojnie, dyplomatycznie, tak żeby wszystkim święty poszło i bardzo dobrze, i bo jak są winni, to sami wiedzą o co chodzi, prawda, czują. Infrastrukturalne i będziemy realizowali program wspierania dla przedsiębiorców, odbudowywania przemysłu, odbudowywania produkcji, tworzenia nowych miejsc pracy. Robimy to po to, żeby Polska się rozwijała, żeby Polska rozwijała się jeszcze szybciej, żebyśmy mieli dobrą przyszłość dla naszej ojczyzny, ale przede wszystkim chcemy, żeby Polska rozwijała się równomiernie. Po południu w Kętach. A złodziei trzeba odpędzić od koryta, jak to wie Państwo. Świnie do koryta, no ale świnia to jak to świnia to. Jedna by chciała więcej zjeść, a drugi chciałaby odgonić, a to nie wolno. Proszę zachować humanitaria. Czyli co to znaczy zachować humanitaria? Takie słowa czasem się pojawiają u nas w Deuteronomium. Deuteronomium jest to piąta księga powtórzeń, księga
prawa. Piątek Księga Mojżeszowa, czyli Żydzi musieli to powtarzać wielokrotnie, bo to ważne. A tutaj humanitaria, czyli po prostu wszystko, co z humanitaryzmem się wiąże, powietrzeństwem, a nie jakimś tam ze zwierzęceniem, bo tutaj w galerii zachęcano parę lat temu, bo to już idzie dwa lata do tyłu, trzy. Ja na tym nawet nie byłam, ale Rumunka była na wystawie w galerii Zachęta i ciągle mi tutaj opowiada, ale wystawa, bydło, bydło w Zachęcie, którą kobieta zorganizowała. Ja nawet nie byłam, nie wiem co, kto, bo przecież wiadomo, że Warszawa jest ogromną wiochą, galerii bardzo dużo, a największa scena na świecie tu się mieści, jest tacy wielki, też który podparł galerię, też które usuwały eksponaty, stroje Elżbiety Hoff z opery Jadwiga Królowa Polski, Karola Kurtyńskiego, czy portrety, zdjęcia, słoje z salonu głównego galerii przy operze. Jest pozew do Trybunału Sprawiedliwości. Jakieś baby latają za dyrektorem, też podszeptują mu jakieś nie dość, że zatrzymają go jedna ze spółek zależnych. Komu? Że latają jakieś komu szybce, że podszeptują mu jakieś takie, to się wyczuwa złe wibracje. Ja myślę, że już teraz czas, teraz i na nich, bo kulturę zabrać trzeba tym, którzy źle to robią, źle organizują, tylko dla siebie, dla swoich koleżanek. Nie można dopuścić, by decyzja ta weszła w życie, wskazał na konferencji prasowej prezes PGNiG. Złożyliśmy wniosek o wstrzymanie tej decyzji, mówił. Nasza spółka PST, ta niemiecka, złożyła pozew do Trybunału Sprawiedliwości z zażaleniem na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie uchylenia zasady TPA wobec Opala Południowego i również z wnioskiem o wstrzymanie wykonania tej decyzji, zarówno Komisji, jak i Komisji Europejskiej, jak i regulatora niemieckiego, ze względu na po to, żeby zabezpieczyć nasz interes w toku dalszego postępowania. PGNiG podjęło także współpracę z jedną z kancelarii prawnych, a gazociąg Opal stanowi lądową odnogę Nord Streamu. Biegnie na terenie Niemiec wzdłuż polsko-niemieckiej granicy. ONZ apeluje o ponad 22 miliardy dolarów na wsparcie w przyszłym roku dla niemal 93 milionów ludzi doświadczonych przez konflikty i klęski żywiołowe. Ponad połowa środków ma zostać użyta na pomoc w Syrii, Jemenie, Iraku i Sudanie Południowym. Zdaniem szefa operacji humanitarnej ONZ apeluje o fundusze odzwierciedla stan największych od II wojny światowej potrzeb humanitarnych świata. Zaznaczył, że 80% tych potrzeb to konsekwencja konfliktów takich jak w Syrii, Iraku, Jemenie, Nigerii i Sudanie Południowym. ONZ szacuje, że w roku 2017 pomocy humanitarnej będzie potrzebować ponad 128 milionów ludzi w 33 krajach, lecz suma, o którą zabiega organizacja, to środki dla najbardziej potrzebujących. A w ubiegłym roku ONZ zebrało ponad 11 miliardów dolarów, Wallenberg jest bardzo miły, bardzo sympatyczny, proszę Państwa. Wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat rola i zadania poczty w świecie globalnej wioski. Naszymi gośćmi będą pan Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej S.A. i pan Paweł Usidus, prezes Poczta Polska Usługi Cyfrowe. Początek spotkania na antenie Radia Maria i Telewizji trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja rozmów w Radiu Maria o 21.30. Wiecie Państwo, Polacy, serdecznie zapraszam. Jak się spojrzeć na te dwie miotły, to Polacy tacy są czasem. No. Niech Państwo się przyjrzą na te dwie miotły, się popatrzą. Faryzejki? Stuprocentowe. No takie faryzejki, że takie są miłe, ale jak gdyby co, no to one są dla ludzi niemiłe. No to przecież ja przepraszam bardzo, dla kogo? To wszystko, prawda? Te groby pobielane. Dla kogo? Dla oka tylko, a wewnątrz... Tutaj kości wewnątrz robaki, to jest takie jak to się mówi, działanie dwuetapowe na dwa fronty. Nie może być tak. Wasze tak ma znaczyć tak, a wasze nie. Nie, widzicie Państwo, to jest jednolitość. Ma być jednolitość. Nasze te audycje Radia Tok FM w roku Kita Barbie Baby, Langstrom Extra już będą dzisiaj w internecie. To jest z Muzeum Niepodległości, Pałac Przewędowski.
polskich, czyli po prostu cztery nazwy są. Domek Napoleona albo Kino Paradiso. Że nawet niektóre moherowe baby, one nie widziały, gdzie jest Kino Paradiso. No to nasza klasa, ja tu się uczę, jestem w Warszawie bardzo długo, w roku 80 byłyśmy na filmie Lalka. Tu w ogóle filmy były wyświetlane, już teraz nie są wyświetlane, bo oni może za dużo tutaj nie zarobią w Muzeum Niepodległości, ale robione są takie różnego rodzaju wernisaże, imprezy takie, nie w sensie imprezy, że rozrywkowe, do tańca, do głupot, tylko imprezy wartościowe. No, my też jako święci nie obchodzimy imienin, urodzin. Ja tutaj nawet dziecku tłumaczę, że my papierosów nie palimy, że nie wolno, nie wolno. A kysz, a no, a dziecko nie może zrozumieć, proszę Państwa. Dzisiaj paskiem stukłam po dupce, no i dupka miękka, tam się tam nic nie stanie, ale dziecko odczuło, że nie wolno palić papierosu, bo będziesz miał żółte pazury i ten Janek Witek, proszę Państwa, jak on tu żył, zapraszam to dziecko nie wie, ja mu tylko mogę teraz, tak jak do wszystkich mówię przez Radio Koncita, chodził w nocy, szukał petów po śmietnikach i po ulicy, co leżało, ale przecież to już było oczyszczone, bo tu wcześniej chodzili tacy, którzy papierosów nie mieli i sobie palili nad jedną śmietniczką, jaki bankiet, nad drugą śmietniczką, jaki super bankiet. No Janek Witek raz tutaj Litka spała w drzwiach, tam gdzie te buty są, ja na łóżku, no teraz ja dałam łóżko Litce, no bo jak ona jest taka stara, to ja sobie dam radę. I teraz mówię tak, i ten Janek ją przepędził. Może wyjrzyj ku wspomożeniu. Stawaj, wypierr! I ona się tak, no tak dosłownie mówił, tak. I ona stała, tu usiadła na łóżku moim, gdzie ja spałam, zaczęła się trząść. Ale dlaczego? Dlatego, że ona o 12:15 w nocy chciał wyjść po papierosy. Mówi, wiedźmo, mędo, nie kupiłaś mi papierosów i ja nie mam co palić. I on wyszedł do tepety, żeby tu się przejść, Saska Brazylijska i tak dalej, brukselska. No ale to wiecie Państwo, jeszcze raz podkreślam, że w nocy te ulice już oczyszczone były z petów, a trzeciej, czwartej nad ranem już sprzątacze jeżdżą i cała dzielnica jest oczyszczona. O piątej rano, jak ludzie idą do pracy, to wszędzie te miotry są. No, kurze, rzekła Maryja. Ale to nie ja to wymyśliłam, nie, to wymyśliła Rumunka i Reczek, który po prostu taką bajkę opowiada o piesku, że babka ma na ręku pieska i mówi do niego Kazik, a on mówi, no cholery, czy to jest jej mąż? To znaczy ten pies, ta Rumunka tak o tym Kaziku opowiada. No i mówi o tych miotłach zawsze, ta Rumunka, o miotłach mówi, ale miotły. A jeszcze wcześniej mi mówili, że to są dwie lesbijki. Ale tu tak ludzie lubią coś dodać, rozumiecie Państwo? Poszukam Twoich przykazów. O właśnie, widzicie Państwo. Bardzo miłe dziewczyny. One są bardzo miłe. Jedną spotkałam, tę po lewej stronie. Spotkałam, proszę Państwa, przy Złotych Tarasach. I z nią rozmawiałam. Bardzo miła dziewczyna. Bardzo miła dziewczyna. I życzyłyśmy sobie na nowe rok, to był 16 właśnie nadchodzący, bo ja mówię, że my jako święci Świadkowie Jehowy nie obchodzimy imienin, urodzin, Sylwestra, nie tańczymy, nie przesadzamy, bo okazji chyba w ciągu roku nie brakuje im jako święci Świadkowie Jehowy w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. Nie jesteśmy narodem jakimś takim smutnym, który tylko siedzi i różańce klepie, różańce trepie. Tylko my na co dzień mamy no bardzo dużo ciekawych atrakcji, nawet ludzie nie wiedzą, nie zaglądają, bo boją się tej Biblii, Słowa Bożego. A kiedyś na Ochocie przychodził taki pan historyk i mówił do braci Wróblewskich i wobec Trzem, że czuje się jak w zborze pierwszych chrześcijan. Pan taki historyk, on już to nie mówił, bo to było 35 lat temu. No to było bardzo dawno temu. No, ja właściwie rozpoczynałam wtedy działalność misjonarską. Rozpoczynałam, proszę Państwa, działalność pionierską. No i to teraz będę mówiła w sądzie, proszę Państwa, że ja tu z Jankiem Witkiem kontaktuję się od 30 paru lat po prostu.
czy to będzie 31 lat, czy to będzie 35 lat, no bo Janek Witek interesował się wszystkimi sprawami. Jak się tak rozjeżdżał po całej Europie, we Francji był 1000 razy, we Włoszech był 1000 razy, w Hiszpanii, w Szwecji był 1000 razy, w Rosji to go nawet okradł Janka Macierewicza, Rokitę. I on po prostu... No już zwolnili go z pracy, tę firmę zlikwidowali, on nie miał pracy i potem jak mieszkał tutaj na Brazylijskiej, no to ze względu na brak funduszy przeniósł się tutaj do tego pokoiku ciasnego na ulicy Saskiej 42, gdzie jesteśmy my, gdzie nadaje właściwie stąd, nadaje zewsząd nasze radio, to KFM Eurokończyca, Barbie, Baby, Langstrom Extra. No i ten Janek tak sobie... zasłużył jakby na rentę z ZUS-u. Jeszcze chodził do opieki społecznej i jemu to już odpowiadało, że ktoś mu tutaj wypisze 50 zł, 100 zł z opieki, a miał już, robiły mu się zaległości mieszkaniowe. Także widzicie Państwo, on się tutaj przeprowadził z Brazylijskiej, to miał już zaległości, które mu rosły. No i przyszła ta Lipka, też wzięła, proszę Państwa, on wziął, Janek Witek, Maciej, kredyt. Tutaj nawet mam całe wypracowanie na temat kredytu, prawie 3000. I potem ta Litka zniknęła jako oszustka. Janek Witek musiał za nią kredyt spłacać. Potem dostał zawału serca i z tych zaległości, z tego wszystkiego, tych problemów, umarł. Także buziaczki, bądźmy dobrej myśli, jakaś muzyka może klasyczna nas uleczy. No i teraz ta Litka przyjeżdża, ona jeszcze jak Janek Witek wił się. No ostatnio to się wił w bólach i do stomatologa, proszę Państwa. Przyjdź, Panie, i nie zwlekaj. Odpuść winy swojemu ludowi. Módlmy się, Boże, niech nasza modlitwa dotrze do Ciebie, abyśmy przez szczere posłuszeństwo okazywane tylko Tobie, no dzięki tym wiedźmom, dzięki przez te baby, umarł na zawał serca, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Serdecznie dziękuję, wielkie Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Modliła się Zofia z Dąbrowy koło Leśnicy. Bardzo dziękuję Pani Zofio, dziękuję także wszystkim, którzy wraz z nami trwali na wspólnej modlitwie. Siedemnaście minut po godzinie 14:00.